Otwieram obrady 12. sesji Rady Gminy Niechlów. Witam przybyłych na dzisiejsze obrady Rady Gminy Niechlów, starostem powiatu górowskiego pana Kazimierza Boguckiego, wicestarostem powiatu górowskiego pana Grzegorza Kordiaka, zastępcą wójta gminy Niechlów pana Michała Frąckowiaka, skarbnika gminy panią Agnieszkę Przybylską, radcę prawnego panią Magdalenę Kruszewską, sołtysów z terenu naszej gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. W dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek obrad został przygotowany przez przewodniczącego rady i był państwu dostarczony i przedstawiony w materiałach sesyjnych. W porządku obrad nastąpiły zmiany. Zmieniono kolejność podejmowania uchwał, to jest w punkcie 12 będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niechlów na lata 2019-2023, a w punkcie 13 podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niechlów. Wprowadza się w punkcie 14 przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/29/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Niechlów na 2019 rok. Pozostałe punkty przesuwają się w kolejności numerycznej. Przeczytam teraz zmieniony porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie 12 sesji Rady Gminy Niechlów. Drugi punkt, przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się w dniu 30 maja 2019 roku. Przyjęcie protokołu z 11 sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się 27 czerwca 2019 roku. Czwarty punkt, sprawozdanie zastępcy wójta gminy Niechlów z okresu między sesjami. Piąty punkt, sprawozdanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie za 2018 rok. Szósty punkt, sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. Siódmy punkt, interpelacja i zapytanie radnych. Ósmy punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Niechlów na 2019 rok. Dziewiąty punkt, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętego Michała Archanioła w Żabinie z budżetu gminy Niechlów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dziesiąty punkt, podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów wkładników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024. 11 punkt, podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Niechlów. 12 punkt, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niechlów na lata 2019-2023. 13 punkt, podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niechlów. 14 punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/29/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Niechlów na 2019 rok. 15 punkt, wolne wnioski i zapytania. 16 punkt, udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. I 17 punkt, zamknięcie obrad 12 sesji Rady Gminy Niechlów. Nad przeczytanym zmienionym porządkiem obrad otwieram dyskusję. Czy są do zmienionego porządku obrad jakieś zapytania? Słucham państwa, otwieram dyskusję. Nie widzę, nie słyszę, zamykam dyskusję. Przegłosujemy porządek obrad. Głosujemy przez podniesienie i ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Porządek obrad został przegłosowany pozytywnie przez państwa 11 głosami za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję.
Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła proponowany zmieniony porządek obrad. Drugi punkt. Przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się w dniu 30 maja 2019 roku. Protokół sesji wyłożony był do wglądu na stole prezydialnym oraz dostępny w biurze Rady. Otwieram dyskusję. Czy ktoś do protokołu z Państwa ma jakieś uwagi i zastrzeżenia? Nie widzę. Słyszę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do przegłosowania protokołu z 10 sesji Rady Gminy Niechlów. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła protokół 10 sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się 30 maja 2019 roku. Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. Trzeci punkt. Przyjęcie protokołu z 11 sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku. Protokół sesji wyłożony był do wglądu na stole prezydialnym oraz dostępny w biurze Rady. Otwieram dyskusję. Czy do protokołu ma ktoś z Państwa uwagi lub zastrzeżenia? Słucham Państwa. Nie mam. Zamykam dyskusję. Głosujemy nad przyjęciem protokołu. Proszę o podniesienie ręki oraz dodanie głosu przy ściśnięciu odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła protokół z 11 sesji Rady Gminy Niechlów, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku. Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. Czwarty punkt. Sprawozdanie zastępcy wójta Gminy Niechlów z okresu między sesjami. Proszę pana wójta Michała Frączkowiaka o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący. Trwa okres urlopowy, ale jak za chwilę państwo zobaczycie po sprawozdaniu, nie dotyczy on Urzędu Gminy Niechlów, ponieważ troszeczkę tych spraw w ostatnim miesiącu było. Wczoraj odwiedziłem, przywitałem w imieniu was wszystkich mieszkańców gminy Niechlów nowo przybyłą rodzinę z Kazachstanu. Zamieszkali oni w przygotowanym lokalu w Sicinach. 8 lipca w Starostwie Powiatowym w Górze odbyło się spotkanie na temat omówienia bieżących spraw między samorządem powiatowym a samorządami gminnymi. Gospodarzem spotkania był obecny tutaj pan starosta górowski Kazimierz Bogucki, a głównym tematem rozmów był stan dróg powiatowych w poszczególnych gminach oraz temat związany z opieką zdrowotną i przyszłością opieki medycznej w Górze. W dniu 9 lipca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z udziałem komendanta powiatowego Policji w Górze, panem Jackiem Gregorem. Dzień później wziąłem udział w spotkaniu z prezesem przedsiębiorstwa przemysłu ziemniaczanego panem Pawłem Pawlakiem oraz członkiem zarządu panem Ryszardem Olaczkiem. 17 lipca odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie zbiornika retencyjnego w Niechlowie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Lesznie. Rozmowy dotyczyły możliwości zagospodarowania terenu oraz wykonania prac konserwacyjnych na zbiorniku. Na 1 lipca uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Bogucin. Mieszkańcy przedstawili problemy, które ich zdaniem należy niezwłocznie rozwiązać, co też zaczęliśmy już czynić. Tych spraw było dużo. Część już udało się załatwić, a część jesteśmy w trakcie rozwiązywania tych problemów. 4 lipca odbyło się w Urzędzie Gminy podsumowanie Nocy Świętojańskiej nad Odrą w Bełczu Wielkim. Myślę, że takie spotkania są dobre po to, żeby wypracować sobie już jakby działania na lata kolejne. W związku z tym, że w mojej ocenie i nie tylko mojej, liczba uczestników to było około 900 osób, myślimy, żeby w przyszłym roku organizacją zajął się już Gminny Ośrodek Kultury i również chcemy, żeby była to już impreza masowa. Rozpatrywane są wnioski rolników o szacowanie szkód związanych z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy. Do urzędu wpłynęło ponad 270 wniosków i tutaj duże podziękowania dla pana kierownika referatu i całego zespołu, który pracuje nad tymi wnioskami. Plan jest taki, żeby w jak najszybszym, jak najkrótszym czasie te wnioski
4 osoby pracują, czy 5 nad samymi wnioskami. Dzień w dzień, więc jest to taka, jest taki zespół, który po prostu usiadł, chce te wnioski jak najszybciej zrealizować, tak żeby jak najszybciej również rolnicy mogli skorzystać z dofinansowań i tutaj 1 lipca podpisano umowę z wykonawcą na zadania przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchlów, utworzenie i wyposażenie klubu seniora w Żuchlowie Senior Plus w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020, edycja 2019. Na placu budowy trwają już prace budowlane, planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 listopada. W trakcie opracowywania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Niechlów dla miejscowości Siciny. Koniec zadania przypada na 31 sierpnia 2020 roku. Ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup przyczepy transportowej. Kwota oferowana przewyższa niestety wartość zabezpieczonych środków. I dzisiaj Państwa radnych proszę o to, aby w uchwale budżetowej przyjąć zwiększone środki. Wtedy będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą na realizację tego zadania. W dniu 22 lipca rozpoczął się montaż urządzeń otwartych stref aktywności w miejscowości Wioska i Żuchlów. Wybraliśmy wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg w gminnych miejscowościach Bogucin, Wroniniec, Żabin, Niechlów, ulica Tylna. Do 30 września wykonawca jest zobowiązany wykonać całość dokumentacji. Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na budowę PSZOK. Kwota oferowana przewyższa wartość zabezpieczonych środków i na dzisiejszej sesji będę Państwa również prosił o to, aby zabezpieczyć zwiększenie środków na ten cel. Wybraliśmy wykonawcę zadania zakup i montażu systemu nagłośnienia obrad Rady Gminy Niechlów. Została firma GAMP. Do następnej sesji to nagłośnienie zostanie zrealizowane i będziecie mogli Państwo już z niego korzystać. Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż elementów urządzeń zabawowych, elementów urządzeń placu zabaw oraz elementów infrastruktury i zieleni w miejscowościach Szaszarowice, Niechlów i Wronów. Jutro nastąpi otwarcie tych ofert. Został ogłoszony przetarg na zadanie realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół i przedszkoli z terenu gminy Niechlów. Wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez wykonawcę liniach oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Niechlów wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych. Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca. 19 lipca zbyte zostały z zasobu gminy Niechlów 3 lokale mieszkalne w miejscowości Masełkowice. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na wdrożenie w Urzędzie Gminy Niechlów aplikacji do wyrysów i wypisów. Rozpoczęto wykonywanie umów z beneficjentami drugiego naboru w projekcie Ekogminy montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca. Dokonano remontu w dachu świetlicy wiejskiej we Wronowie. Dodatkowo zamontowano rozprowadzenie drenarskie odpływu wody odpadowej. Gmina również wystąpiła o odszkodowanie wynikające z zalania pomieszczeń świetlicy. Zakupiliśmy zewnętrzne szafki PPOSZ do świetlic wiejskich, które będziemy montować w miejscowościach, które nie posiadają remis strażackich. Zamontowaliśmy regulaminy boisk sportowych na stadionie w Niechlowie i boisku w Łękanowie. Na wniosek radnych wykonano pielęgnację roślinności średniej w miejscowości Wągroda. Niechlów wykonaliśmy również prace porządkowe oraz konserwacyjne mostku na trasie relacji Niechlów-Bartodzieje. Zamontowano 10 czujników dymu w mieszkaniach dla repatriantów w miejscowości Siciny. Rozpoczęliśmy niwelację, porządkowanie działki w miejscowości Lipowiec. Na działkę zostanie przeniesiony plac zabaw, a teren zostanie zagospodarowany rekreacyjnie dla mieszkańców miejscowości. Tutaj była, to jest jakby sugestia pani Sołtys. Myślę, że słuszna droga, plac znajduje się blisko świetlicy i warto, żeby był on wykorzystywany przy okazji różnego rodzaju zabaw, imprez, które się odbywają w Lipowcu. Zamówiliśmy komórki gospodarcze na potrzeby budynku dla repatriantów. Po zamontowaniu nowych komórek dotychczasowe pomieszczenie zostanie zamknięte i zabezpieczone. Na wioskach przeprowadzane są systematyczne kontrole dotyczące prawidłowości segregowania odpadów i zgodności ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami. Myślę, że to też jest na wniosek Państwa radnych, tak aby ten system był bardziej uściślony, żeby był dokładniejszy, przez co też mam nadzieję, że w przyszłości te podwyżki, jeżeli chodzi o odpady, nie będą tak drastyczne. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji na docelową organizację ruchu drogowego związaną z lokalizacją nowych przystanków w miejscowościach Siciny i Wronów. Mamy również zgodę na realizację zaproponowanego przez mieszkańców miejscowości Naratów zadania dotyczącego oczyszczenia i odmulenia rowów. DSDiK zobowiązało się do oznakowania miejsca robót i przekaże pracowników celem zabezpieczenia ruchu drogowego.
tutaj z zakładu pana Henryka Merty, zakład udostępni sprzęt w postaci koparki operatora. Urząd Gminy wyznaczy pracowników do pomocy przy realizacji prac. No, mieszkańcy, przepraszam, natomiast zadeklarowali się pomoc przy wywózce urobków. Oznakowaliśmy zwężenie pasa drogowego na wysokości przepustu relacji Niechlów-Żabin oraz zamontowaliśmy znaki ograniczające prędkość na drodze gminnej wewnętrznej przy ulicy Leśnej oraz na drodze gminnej w miejscowości Bogucin. Zamontowaliśmy również słupki wygradzające na drodze, na odnodze ulicy Tylnej. Zwróciliśmy się z pismem do DSDiK o rozważenie możliwości usytuowania nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Naratów przy szkole. Trwają prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy. Do 31 lipca można składać wnioski o finansowanie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy Niechlów. Gmina Niechlów złożyła akt z przystąpienia do grupy sprzedażowej energii elektrycznej na rok 2020 prowadzonej przez Urząd Miasta Lubin. Uczestniczyłem również w spotkaniu, które się odbyło w ubiegłą środę, panie radny, w ubiegłą środę w Sicinach. Tutaj po co prawda w pierwszym spotkaniu nie widziałem euforii jakby i chęci działania, ale okazało się, że kolejne dwa spotkania przyniosły efekty i Wiktoria Siciny nadal będzie grała w A-klasie. Jest nowy prezes, któremu gratuluję, ponieważ nie jest to łatwe zadanie, ale mam nadzieję, że przy pomocy całego zarządu uda się Wiktorii Siciny wystartować w rozgrywkach i życzę awansu do klasy okręgowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram debatę. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi albo zapytania, zastrzeżenia do sprawozdania? Słucham Państwa. Nie widzę, nie słyszę, zamykam debatę. Przystępujemy do punktu 5. Sprawozdanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie za 2018 rok. Proszę panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, panią Danutę Muskowską-Ciulak o przedstawienie sprawozdania. Proszę. Dzień dobry państwu, witam wszystkich gości. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie wójcie. Zgodnie z... Czy mogę usiąść? Pozwolicie państwo? Zgodnie z artykułem 110 ustępu 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie przedstawia roczne sprawozdanie z działalności ośrodka za 2018 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie funkcjonuje jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Niechlowa. W związku z powyższym dnia 23 lipca 2019 roku na posiedzeniu Komisji Wspólnych przedstawiłam szczegółowo sprawozdanie z budżetu, z poszczególnych zadań, z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, które zawierało następujące informacje. Informacje o jednostce szczegółowe, budżet ośrodka został przedstawiony, działania asystenta rodziny i pieczy zastępczej, działania, ilość wydanych kart dużej rodziny, działania z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, inne działania ośrodka zostały przedstawione szczegółowo. Przedstawione zostały potrzeby w zakresie pomocy społecznej i omówiona została współpraca ośrodka z innymi instytucjami. Na koniec chciałabym dodać, że budżet Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok wyniósł 7 681 164 zł 95 groszy. Jak są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Czy do sprawozdania ma ktoś z Państwa uwagi lub zastrzeżenia? Otwieram debatę. Nie widzę, nie słyszę. Zamykam debatę. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie za 2018 rok. Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Szósty punkt. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. Proszę inspektora do spraw ewidencji podatków i opłat panią Annę Mróz o przedstawienie sprawozdania. Proszę. Szanowna Rado, zebrani goście. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 szczegółowo zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy Niechlów. Jest też dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Pokrótce przedstawiając sprawozdanie, należy wspomnieć, że w roku 2018 na realizację zadań publicznych objętych tym programem przeznaczono kwotę 55 tysięcy złotych. Podmioty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy w roku 2018, jest to Gminny Uczniowski Klub Sportowy Sokół Niechlów, który otrzymał kwotę dotacji 19 tysięcy złotych, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Wiktoria Siciny, kwota 23 tysiące złotych, Klub Sportowy Triumfator, kwota dotacji 8 tysięcy złotych, oraz Stowarzyszenie Kulturalni z Natury na zajęcia taneczno-akrobatyczne dla dzieci i młodzieży. Kwota dotacji 5 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Danutę Skorupską o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów pana Tomasza Chłodzińskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja zaproponowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy do wyżej wymienionego sprawozdania ma ktoś z państwa jakieś uwagi albo zastrzeżenia? Otwieram debatę. Nie ma, nie widzę, nie słyszę. Zamykam debatę. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Niechlów na 2019 rok. Przepraszam, tak jest. A to znaczy się tutaj, siódmy punkt. Przystępujemy do siódmego punktu. Interpelacje, zapytania radnych. Szanowni państwo, czy ktoś z was ma? Tak, proszę uprzejmie. Dobry państwu, witam serdecznie. Chciałabym w imieniu mieszkańców Wronnica złożyć interpelację dotyczącą możliwości dokonania naprawy chodnika dla pieszych wykonanego z kostki brukowej oraz możliwości budowy chodnika na terenie miejscowości Wroniniec. Właściwie przez całą długość miejscowość Wroniniec prowadzi droga wojewódzka numer 324 o bardzo silnym natężeniu ruchu. W miejscowości właśnie nie ma chodników, a jeżeli są, to są wąskie w postaci pozostałości po starych chodnikach, w kawałkach i w bardzo złym stanie technicznym. Mała część chodnika w sołectwie jest wykonana z kostki brukowej, typu raw bruk. Chodnik się rozszedł pod wpływem warunków atmosferycznych i poruszania się ciężkich pojazdów podczas wymiany słupów elektrycznych, które miały miejsce we Wronińcu. Chodnik jest nierówny i z tendencją zsuwania się do rowu. W tym roku ucierpiały dwie osoby tutaj właśnie poruszające się na poboczach. Jedna z osób, która zgłosiła, przewróciła się, potykając o krawężnik i tracąc na chwilę przytomność, mając pod opieką przy sobie małe dziecko. Druga z osób, potykając się o nierówności na chodniku z raw bruku, upadła i doznała licznych obrażeń w postaci otarć i siniaków. Mieszkańcy właśnie zgłaszają, że poruszanie się na terenie miejscowości jest niebezpieczne. W związku z tym zwracamy się tutaj z zapytaniem, czy byłaby jakaś możliwość, żeby przyjrzeć się tematowi. Problem był poruszany już na ostatnich zebraniach wiejskich, gdzie tutaj też i pan wójt uczestniczył i prosilibyśmy tutaj o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zapytania i interpelacje? Proszę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Proszę panie. Ale to na piśmie. Korzystając z okazji, że jest na sali pan starosta i wicestarosta, chciałbym zapytać na temat wycinki ewentualnych krzaków przy drogach, bo droga w kierunku Sicin, ta nieszczęsna droga na dzień dzisiejszy, która jest zawsze taka dziurawa, nie dosyć, że nie idzie zjechać na pobocze poprzez gałęzie, które rosną, drzewa rosną i krzaki na terenie rowu przydrożnego. No i są tak szeroko rozrośnięte, że na dzień dzisiejszy minięcie się dwóch samochodów to jak to się mówi, graniczy z cudem, aby nie poobcierać karoserię i tak dalej, samochody nie niszczyć w ten sposób, albo porywać lusterka. Dlatego szanowny panie, planowany jakaś sprawa. Szanowny panie radny, i teraz były interpelacje i zapytania, a wydaje mi się, że to jest zasadne, ale we wnioskach. A tutaj... Ja się obawiam, że pana starosty nie będzie. Ale w tym miejscu chciałbym też zawnioskować, aby pan przewodniczący przegłosował, bo nie wiem, czy pan starosta będzie. Jeżeli pan starosta będzie do ostatniego punktu, to w zasadzie by było wszystko, ale jeżeli nie, to wnioskuję, aby w pewnym momencie pan przewodniczący dał możliwość zabrania głosu panu staroście. Szanowny panie, interpelacje i zapytania, wszystko jest na piśmie. Tak to wygląda, tak ustawodawca w 2018 roku to określił. I proszę się trzymać regulaminu. Przystępujemy. Czy są jeszcze jakieś zapytania i interpelacje na piśmie? Nie ma? Nie słyszę? Proszę nie przeszkadzać. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Niechlów na 2019 rok. Proszę panią skarbnik Agnieszkę Przybylską o przedstawienie projektu uchwały. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zmiany w budżecie są podyktowane bieżącymi potrzebami i tak zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 421 813,93 zł. I tak po wprowadzonych zmianach budżet gminy Niechlów na 2019 rok się kreuje. Dochody 32 594 511,39 zł. Z tego dochody bieżące 21 270 604,58 zł. Dochody majątkowe 11 323 906,81 zł. Wydatki 35 907 468,95 zł, z czego wydatki bieżące 21 214 846,94 zł. Wydatki majątkowe 14 692 622,01 zł. Przychody 3 890 401,56 zł. Rozchody, jak również deficyt w porównaniu do poprzedniej uchwały nie ulegają zmianom. Na wniosek wójta proszę również o przyjęcie autopoprawki w załączniku numer 2 i 4 procedowanej uchwały w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie przeznaczonej na realizację programu komputery w bibliotekach. Kwota zwiększenia to 3 952 zł. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Tomasza Łodzińskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Proszę. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Słucham państwa. Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję. Głosujemy nad projektem uchwały. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję.
Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większości głosów przyjęła uchwałę 12/94/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Niechlów na 2019 rok. Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przystępujemy do 9 punktu naszej dzisiejszej posiedzenia. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętego Michała Archanioła w Żabinie z budżetu gminy Niechów na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Proszę inspektora do spraw ewidencji, podatków i opłat panią Annę Mróz o przedstawienie projektu uchwały. Szanowna Rado, zebrani goście, projekt tej uchwały podyktowany jest tym, że do Urzędu Gminy Niechlów wpłynął wniosek parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Żabinie właśnie o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Jest to drewniana dzwonnica w Żabinie z XVII wieku. Wyżej wymieniony wniosek został złożony zgodnie z treścią uchwały nr 14/54/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku właśnie w sprawie ustalania zasad udzielania takich dotacji. W związku z tym podjęcie tejże uchwały jest zasadne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Słucham państwa. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosujemy nad projektem uchwały. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę 12/95/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Michała Archanioła w Żabinie z budżetu gminy Niechlów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przystępujemy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024. Proszę inspektora do spraw ewidencji podatków i opłat panią Annę Mróz o przedstawienie projektu uchwały. Szanowna Rado, zebrani goście, projekt tejże uchwały spowodowany jest tym, że w końcem tego roku kończą się kadencje ławników do sądów powszechnych i właśnie w właśnie Rada Gminy musi powołać zespół do spraw zaopiniowania kandydatów i przedstawić tych kandydatów całej Radzie. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów, zastępcę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Tomasza Chłodzińskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Darutę Skorupską o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pana Mariana Michalskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Szymona Filę o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Szanowni państwo, zamykam dyskusję i przystąpimy teraz do powołania komisji do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024. Proponuję, zresztą mamy zapisane trzyosobowym składzie. Proszę o zgłaszanie radnych do komisji. Radni powinien wyrazić zgodę. To jest zgodnie z paragrafem 47 ust. 3 i 4.
pierwszym rzędzie zgłaszam swoją osobę, wyrażam zgodę. Kto z Państwa jeszcze chciałby być? Na komisjach? Tak, ale w związku z powyższym, że to jest sesja i trzeba po prostu, musi wyrazić zgodę dana osoba, zgłaszam, jeśli można, mogę. Panią Annę Mróz. Czy pani Anna Mróz wyraża zgodę bycia w komisji? Dziękuję. Trzecią osobą, która złożyła na moje ręce oświadczenie, jest dzisiaj nieobecny pan Dariusz Tupiec. Napisał mi w oświadczeniu tak. Dariusz Tupiec, Naratu 54, 56, 215, Niechlub, Niechlub 25.07.2019. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na udział w zespole do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszednich na kadencję 2020-2024. Podpis Dariusz Tupiec. I to jest według naszego ładne, także mamy trzeciego kandydata, jeśli chodzi o komisję do zaopiniowania naszych ławników. Czy szanowni państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi do wyżej wymienionych osób? Nie mamy, tak? W związku z powyższym zamykam listę zgłoszeń i przystąpimy do przegłosowania listy zgłoszeń tych osób właśnie do tej komisji. W związku z powyższym, że nie będziemy głosować elektronicznie, tylko ręcznie na piechotę, tak jak kiedyś było, i to wyjdzie nam dwa razy, ja będę czytał po kolei nazwiska w kolejności alfabetycznej, a szanowni państwo, tak jak żeśmy z początku tego, będą głosować przez podniesienie ręki i powiedzenie: jestem za, jestem przeciw, czy się wstrzymałem i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Nie musimy tego. W każdym razie wytłumaczyłem, żebyście wiedzieli, jak to jest. Szanowna pani będzie spisywać tutaj, żeby to było w protokole i po prostu proszę o to, żeby przytrzymać tą rękę dłużej. Czytam w kolejności alfabetycznej. Pierwsza. Pani Czak Bożena, obecna. Jest za, jest przeciw, czy głos wstrzymujący się? W drugim miejscu. Pani Dul Hendryka, obecna. Jest głos za, głos przeciw, czy głos wstrzymujący się? Trzeci. Pan Fila Szymon, obecny. Jest głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się? Punkt czwarty. Stanisław Galant, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący. Jestem za. Piąty punkt. Pani Harenza Joanna, obecna. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Szósty pan. Jóźwiak Szymon, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Punkt siódmy. Pan Płodziński Tomasz, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Wstrzymuję się. Dziękuję. Pan Michalski Marian, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Mecarek Eryk, nieobecny. Pan Rydbak Andrzej, nieobecny. Pani Skorupska Danuta, obecna. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Pan Tupiec Dariusz, nieobecny. Pan Urban Gerard, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Wiśniewski Damian, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Witczak Krzysztof, nieobecny. Dziękuję. Proszę o podliczenie głosów. Dziękuję. Ja trochę robię nam dowodę.
stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę numer 12/96/... Proszę? Dlaczego? Głosami za jest 5, głosów przeciw jest 1, a głosów wstrzymujących jest 5, to się nie liczy. Przepraszam, głosujemy za listą. Dziękuję ślicznie. Tak jest. Źle się wyraziłem. Za daleko poszłem. Już. Stwierdzam, że listę radnych przyjętych do komisji w sprawie powołania zespołu do sprawy zaopiniowania została zaopiniowana pozytywnie. Głosami za 5, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 5. Dziękuję. Przystępujemy teraz do głosowania nad projektem całej uchwały. Może zanim jeszcze przystąpimy do tego, ja bym może przeczytał. Czy ja mógłbym jeszcze głos? Tak. Ja mam taką prośbę do Państwa radnych, bo była możliwość tutaj zgłaszania swoich kandydatur. Są osoby, które chcą pracować w tej komisji i też, żeby im nie blokować, bo też mieli Państwo możliwość zgłoszenia własnych kandydatur czy radnego, który siedzi obok. Jeżeli są osoby, które chcą pracować w tej komisji, to umożliwienie im pracy tej komisji, no bo ona też jest potrzebna po to, żeby zaopiniować kandydatów na ławników. Bardzo bym prosił o to, żeby pozytywnie przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze zanim zaczniemy głosować, chciałbym, abyśmy po prostu przez chwilę, to znaczy się w trzyosobowym składzie nie możemy, ale w dwuosobowym składzie, gdzie tak jest większość, ja i moja osoba i pani Anny Mróz spotkamy się, to będzie trwało pół minuty i po prostu musimy wybrać przewodniczącego i zastępcę. W tej chwili, bo trzecia osoba nieobecna jest, ale jest kworum, bo jest dwie osoby na trzy. Także proszę panią Annę, podejście. Przerwę. Pół minuty. Nie ma pięć. Ja wiem, jak to jest pięć. Szanowni Państwo, może ja przeczytam tę całą, może nie ma, ale tak, na przewodniczącą zespołu została... Przerwa. Koniec przerwy, pół minuty była, także koniec przerwy. Przeczytam Państwu wyniki. Przewodniczącym zespołu jest pani Anna Mróz, moja osoba Stanisław Galan, zastępca przewodniczącego zespołu, członkiem zespołu jest pan Tupiec Dariusz. Podjęto głosami za 2, przy jednym nieobecnym. Było kworum, także wszystko jest, jeśli chodzi o ten temat, prawidłowo rozwiązane. Wstępujemy teraz. Do przegłosowania projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu przy wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Głosujemy właśnie przez podniesienie ręki. Proszę uprzejmie. Ten przycisk. Moja osoba? Pierwotnie tego wszystkiego. Dalej jest nie tam, tak? Tak.
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę numer 12/96/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024. Głosami za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1 osoba. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Niechów. Według tego mam przedstawić Państwu projekt uchwały. Chyba, że Pani Anna Mróz ma ochotę. Prosiłabym Pana Przewodniczącego, żeby jednak przedstawił projekt uchwały. Dobrze, Szanowna Pani. Może przeczytam uzasadnienie. Z tego uzasadnienia, że właściwości Rady należy powołanie komisji doraźnej do określonego zadania. W związku z powyższym Rada Gminy Niechów powołuje doraźną komisję statutową Rady Gminy Niechów w celu opracowania projektu nowego statutu Gminy Niechów. Cała historia polega na tym, że była już komisja do spraw statutu, rozwiązała się w poniedziałek ze względu na zapis w tytule tej komisji, co miała robić. I po prostu, żebyśmy w przyszłości nie mieli problemu z zalegalizowaniem tej pracy właśnie nad statutem, zostało to w ten sposób rozwiązane, że komisja statutowa doraźna do spraw statutu się rozwiązała i teraz powołamy ją w pełnym zapisie, i w którym oczywiście jest. Ja przeczytam może. Powołuje się komisję statutową w składzie. Tu mamy przewodniczących i tak dalej. Paragraf drugi. Przedmiotem działania komisji będzie opracowanie projektu nowego statutu gminy Niechów. Działalność komisji ulega zakończeniu z chwilą podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Niechów. Tego właśnie nie było między innymi też w tamtej uchwale. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji i uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Ten punkt został uwzględniony na moją prośbę w dzisiejszym dniu, paragraf 5. Dziękuję ślicznie. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów Pana Tomasza Kurnińskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Nie powinniśmy podać najpierw składu. To znaczy, że procedowaliśmy w ten sposób wcześniejszy punkt i też było właśnie. Już nie wiem, no wydaje mi się, że proszę przeczytać. Komisja zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Panią Danutę Skorupską o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Pana Mariana Michalskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Szymona Filę o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja rewizyjna projekt uchwały zaopiniowała. Otwieram dyskusję. Czy ktoś radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Słucham Państwa. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystąpimy w tej chwili do powołania komisji doraźnej. Tak jak mamy tutaj w tym projekcie, jest w pięcioosobowym składzie. Z tym, że w naszym statucie jest tak, że komisja może działać w najmniejszym trzyosobowym składzie.
ze starego składu pięcioosobowego nie ma w tej chwili pana Witczaka Krzysztofa, który notabene nie zostawił mi żadnej kartki oświadczenia, że chce, także po prostu jest wyeliminowany, jeżeli chodzi o udział. Bo jest jako osoba nieobecna i bez kartki na zgodę pracy. Sugestia na komisji była taka, żeby po prostu te osoby, które pracowały nad statutem, zostały po prostu, zgłosiły się jeszcze raz i po prostu, żeby brały udział w tych pracach, bo po prostu bardzo dużo rzeczy zostało zrobione i żeby i po prostu wiedza, którą mają, pozwoli na szybką i sprawną zakończenie prac właśnie nad tym statutem. Także proszę radnych o zgłaszanie chętnych do komisji. Ja jako członek, który byłem zwykłym członkiem, zgłaszam swój udział pierwszy, wyrażam zgodę na uczestnictwo w komisji. Słucham państwa. Czy pan Urban wyraża zgodę? Dziękuję. Czy pani Bożena Czak wyraża zgodę na pracę w komisji? Dziękuję. Czy pan Józiak wyraża zgodę na pracę w komisji? Dziękuję. Jest 4 osoby. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby dokoptować do tego 5-osobowego składu? Dziękuję, panie Harenza. W tej chwili mamy 5 osób, jeśli chodzi o listę do komisji doraźnej w 5-osobowym składzie. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie ma. Zamykam listę zgłoszeń i przystąpimy do... Chwileczkę. Właśnie, musimy się koncentrować w tej chwili. Szanowni państwo, te 5 osób, które przed chwileczką czytałem, chciałbym, żebyśmy się ukonstytuowali. W związku z powyższym minutka, bo są to osoby, które do tej pory... Zrobimy przerwę, obiecuję wam, na długość papierosa, ale skończmy tą uchwałę. Szanowni państwo radni, jeśli można, do konstytuowania się. Tutaj do...
Dobrze. Gdzie jest pani, nasza pani sekretarz skrutacyjny? Szanowni Państwo, za chwileczkę ruszamy. Proszę o zajęcie miejsca. Skończyliśmy nasze obrady na okonstytuowaniu się komisji. W tej chwili może przeczytam. Powołuje się komisję statutową w następującym składzie. Przewodniczący komisji, pan Gerard Urban. Wiceprzewodnicząca komisji, pani Bożena Czak. Członek komisji, Szymon Jóźwiak. Członek komisji, pani Joanna Harenzga. I członek komisji, Stanisław Gala. I teraz po prostu przegłosujemy, tak jak poprzednio, na piechotę, imienne głosowanie, listy z komisji, tego składu. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Pani Czak Bożena, obecna. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pani Dul Hendryka, obecna. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Fila Szymon, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Stanisław Galand, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Jestem za. Pani Harenzga Joanna, obecna. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Szymon Jóźwiak, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Kodziński Tomasz, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Głos za. Dziękuję. Pan Michalski Marian, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Mlecarek Eryk, nieobecny. Pan Rybak Andrzej, nieobecny. Pani Skorupska Danuta, obecna. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Tupiec Dariusz, nieobecny. Pan Urban Gerard, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. Pan Wiśniewski Damian, obecny. Głos za, głos przeciw, głos wstrzymujący się. Dziękuję. I pan Witczak Krzysztof, nieobecny. Dziękuję. W głosowaniu imiennym na listę zgłoszeń do uchwały Komisji Sprawy Powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Otrzymano głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0. Zaopiniowano pozytywnie. Dziękuję. Teraz, Szanowni Państwo, przystąpimy do głosowania projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosujemy. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę nr 12/97/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Niechów. Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Szanowna protokolantka, proszę wpisać, że ubył nam jeden radny. Jeśli dobrze widzę. Forum teraz stanowi 10 osób. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niechów na lata 2019-2023. Proszę kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechowie, pana Henryka Mertę, o przedstawienie projektu uchwały. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Wójcie, Szanowni Goście.
Projekt przedstawiony dla Rady w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynika ze zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Z artykułu 21 przedstawiony projekt na komisji został omówiony, więc w tym projekcie chciałem tylko zaznaczyć, że wkradły się błędy drukarskie, które były też omawiane na komisji. W tabeli numer 2, liczba porządkowa 1, nie wpisano ulicy Głogowska 33, zostało dopisane i w punkcie 20, w punkcie 20 ustęp 2 wkradł się też zapis, który został skorygowany poprzedzający w punkcie 20 ustęp 2. Jeżeli mają Państwo pytania, to służę odpowiedzią. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Tomasza Kłodzińskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Danutę Skorupską o opinię wypracowaną przez komisję. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pana Mariana Michalskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę członka komisji rewizyjnej panią Henrykę Dul o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Słucham Państwa. Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. No nieobecny jestem, no ale to tam. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę nr 12/98/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niechów na lata 2019-2023. Głosami za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. Punkt 13. Proszę kierownik podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niechów. Proszę kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechowie, pana Henryka Mertę o przedstawienie projektu uchwały. Proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy został przedstawiony na komisji i zachodzi potrzeba jego wprowadzenia zgodnie z artykułem 21 ustawy o ochronie praw lokatorów. W związku ze nastąpiły zmiany, to musi też być uchwała w sprawie zmiana w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niechów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów pana Tomasza Kłodzińskiego o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego panią Danutę Skorupską o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pana Mariana Michalskiego, przepraszam, o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Proszę członka komisji rewizyjnej panią Henrykę Dul o opinię wypracowaną przez komisję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Jeśli można, proszę. Jedynie tam paragraf 22, tam jest
jeśli zostanie uchwała podjęta, wchodzi 14 dni. Jedynie prośba, żeby jak najszybciej w momencie podjęcia uchwały pojawiło się to również na stronie gminy i do ogólnego dostępu. To jest prośba, żeby jak najszybciej było opublikowane dla mieszkańców, żeby mogli się zapoznać ze zmianami. Dziękuję ślicznie. Czy są jeszcze jakieś sprawy związane do tej uchwały? Nie wam. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Głosujemy przez podniesienie ręki oraz oddanie głosu przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Myślę, nie, bo jest jeden mniej. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę nr 12/99/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niechlów. Głosami za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2019/29/2019 Rady Gminy Niechów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Niechów na rok 2019. Przedstawię Państwu uzasadnienie do tej komisji. Po prostu wynikło to z potrzeby zaktualizowania planu pracy Komisji Oświaty. Może ja przeczytam to uzasadnienie. Znajdę to. Na posiedzeniu wspólnych w dniu 23.07.2019 roku przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego pani Danuta Skorupska wystąpiła z wnioskiem do przewodniczącego Rady Gminy Niechlów o dodanie do planu pracy wyżej wymienionej komisji w trzecim kwartale punktu. Trzeci. Spotkanie z nauczycielami i dyrektorami szkół z terenu gminy oraz z przedstawicielami Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych między Regionalną Komisją Oświaty i Wychowania NDZZ Solidarność Dolny Śląsk oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. W uzasadnieniu jeszcze jest też zgodnie z artykułem i tak dalej. Się użyłem. Każdy z radnych ma to przed sobą. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Czy wszystkim to jest zrozumiałe i tak dalej. Słucham Państwa, szanownych radnych. Nie widzę, nie słyszę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę nr 12/100/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 6/29/2019 Rady Gminy Niechów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Niechów na 2019 rok. Głosami za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. Następny punkt. Wolne wnioski i zapytania. W związku z powyższym, że jestem przy głosie, a jest pan starosta, bardzo bym prosił o ten gorący kartofel, drogi i tak dalej, żeby nam zrelacjonował. Widzę, że w naszej gminie te sprawy się posuwają, także bardzo proszę o relację tego tematu. Czy pana zastępca i tak dalej. Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni radni, zgromadzeni goście. Wybaczy pan przewodniczący, ale drogi powiatowe to chyba nie jest żaden gorący kartofel, ale problem, z którym musimy zmierzać, my wszyscy się zmierzyć, razem czy też osobno,
A ściśle odpowiadając na pytanie pana radnego Gerarda Urbana, chciałbym państwu powiedzieć, że oczywiście tak, będziemy odkrzaczać, będziemy usuwać te zakrzaczenia i w miarę swoich możliwości i finansowych, i możliwości kadrowych takie prace będą wykonywane. Byłoby nam oczywiście łatwiej, prościej i państwu przede wszystkim, gdyby część środków, które planowaliśmy z początkiem naszej kadencji starostów gorowskich, przeznaczyć właśnie na takie działania związane z drogami, bo przypomnieć tutaj państwu muszę, że 400 tysięcy z wolnych środków nam po prostu Rada Powiatu nie przyznała, one nadal są wirtualnie co prawda, czy też zamrożone, ale z tych środków nie możemy korzystać. A przy tym pytaniu, o które zadał pan radny Gerard Urban, można by było część tych pieniędzy przeznaczyć na tego typu działania, czyli na odkrzeczanie chociażby tych naszych nieszczęsnych dróg powiatowych. Póki co, szanowni państwo, musimy robić to własnymi siłami. Myślę, że tutaj w poniedzieli, bo na jutro już nasi pracownicy fizyczni czy gospodarczy mają zaplanowane działania na terenie gminy Góra, ale myślę, że poniedzieli z uwagi na prośbę tutaj pana Gerarda Urbana pojawią się nasi pracownicy fizyczni i pomału, aczkolwiek sukcesywnie, te zakrzaczenia będziemy usuwać. Nie wiem, czy pana Gerarda taka odpowiedź satysfakcjonuje. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa radnych ma chęć i w ogóle osób tutaj w wolnych wnioskach zabrać głos? Proszę. Jeśli nie ma, chciałbym, szanowni państwo, powiedzieć, że pan Rewes dał mi tutaj takie zaproszenia na... To jest, tylko, że to nieszczęśliwy termin dla nas, bo mamy akurat niedużynki, ale jest wyjazd do Bolesławca i na Dzień Ceramiki i z Góry Śląskiej. Fajna impreza i jakby ktoś chciał pojechać, to proszę bardzo, jest tutaj powiadomienie dla sołtysów i proszę rozprowadzić to między ludzi, jeżeli są takie osoby chętne. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, przyjmij. Proszę państwa, ja chciałbym w tym miejscu, bo w niedzielę odbędą się w całej Polsce wybory do izb rolniczych. Jako rolnik, proszę państwa, chciałbym zaapelować, abyście państwo rolnicy szczególnie, a poprzez sołtysów, zachęcali ludzi do wybrania, do udziału w tych wyborach, dlatego że uważam, że dużo spraw jest w rolnictwie do naprawienia i czym mocniejsza reprezentacja tych rolników w tym samorządzie rolniczym, jakim są izby rolnicze, tym lepiej. Dlatego apeluję, abyście wszyscy namawiali swoich sąsiadów, rolników, tych, którzy mogą głosować, bo jest to tylko grupa osób, jak to się mówi, płatników podatku rolnego, którzy mają powyżej 1 hektara, są na listach. Wiem doskonale, że te listy nie były, jakby to powiedzieć, masowo sprawdzane, czy są na tych listach odpowiednie osoby wpisane, bo to jest w zasadzie wypadkową tego, co podatki płacą ludzie. I dlatego uważam, że każdy, kto się czuje rolnikiem, powinien udział wziąć w tych wyborach. I dlatego apeluję dla wszystkich nas, żebyśmy wybrali takich reprezentantów na naszej gminie, którzy będą godnie reprezentować tą gminę, a zarazem rolników naszej gminy. Chciałbym, żebyście państwo taki apel przyjęli i zrobili wszystko, żeby te wybory pokazały, że gmina Niechlów jest rolnicza i o te rolnicze sprawy chcemy zadbać, żeby nam się żyło po prostu lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zadać pytania, wnioski? Proszę uprzejmie, panie sołtysie. Panie przewodniczący, panie wójcie, ja chciałbym podziękować za utworzenie skrzynki mailowej dla sołtysów i już na tą sesję otrzymaliśmy projekty uchwał, także mamy możliwość wglądu przy okazji tutaj, być może jeszcze nie wszyscy sołtysi zauważyli, że mamy to udostępnione. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby? Proszę. Już tak zupełnie krótko, szanowni państwo, pewnie część z państwa zauważyła, że na waszej gminie toczą się prace remontowe odnośnie dróg powiatowych. No, mieliśmy też z tym mały kłopot i z góry przepraszam państwa za zwłokę. Wykonawca, którego wybraliśmy w
pierwszej kolejności no niestety zrezygnował z podpisania umowy z powiatem górowskim, więc musieliśmy przystąpić do wyboru drugiego wykonawcy w kolejności. Ten wykonawca już wczoraj na Państwa gminie pojawił się, te drogi są remontowane i tutaj chciałbym Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby ten remont no, przebiegł przede wszystkim dla Państwa w miarę łagodnie i żeby był z tego skutek i efekt taki, że ten remont no, trochę wytrzyma tego czasu, żeby ten materiał, który wbudujemy, no, utrzymywał się na tych drogach. Gdybyście Państwo mieli wiedzę, że coś się dzieje nie tak z tymi drogami, to proszę oczywiście na bieżąco zgłaszać. My nie boimy się przyjmować krytycznych uwag, bo to jesteśmy, żeby Państwa głosu przede wszystkim słuchać, a myślę, że wręcz nam to tak naprawdę pomoże i zaowocuje tym, że razem i wszyscy wspólnie będziemy działać w taki sposób, żeby te drogi powiatowe nam wszystkim w miarę przyzwoicie służyły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie mam, nie widzę. Przechodzimy do punktu 16 porządku obrad. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. W związku z powyższym, że na poprzedniej sesji nie było żadnej interpelacji, przechodzimy do punktu 17. Zamknięcie obrad 12 sesji Rady Gminy Niechlub. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 12 sesji Rady Gminy Niechlub zamykam obrady i dziękuję wszystkim.